Tak, jesteśmy. Dzień dobry. Witamy wszyscy. Znaczy wszyscy witamy wszystkich. Ci plus jeden dzisiaj. Jeden to jest Helena. Każdy przedstawia inny, więc Helena. Servo. Dzięki. Danilo. I Marco. Wolontariusze, Marco, Salvatore, Danilo. To są wyjątkowe chwile, bo to są wyjątkowi ludzie. Mają chęć takiego chyba codziennie tupania. Bardzo cenieni, bardzo ich lubimy. Ja sobie już nie wyobrażam naszego hospicjum bez Włochów. Oni po prostu są częścią krajobrazu. Są muzyką, rytmem. No, byłoby strasznie smutno bez nich. A jakie są odczucia pacjentów, jak przychodzą na koncerty na przykład? Pacjenci, ci, którzy są gotowi do zabawy, do śpiewania, mają na to siłę, mają ochotę, przyjeżdżają wtedy tutaj na łóżkach, na wózkach, niektórzy przychodzą też o własnych siłach i mamy jedną śpiewającą kampanię. Kiedyś tam i postanowiły zmienić swoją ojczyznę i przeprowadzili się tutaj, pracują tutaj i skąd raptem, akurat ci panowie, każdy z innej profesji, skrzyknęli się i przychodzą razem, jest to zadziwiające dla mnie, było przynajmniej zadziwiające, po prostu ja się już przyzwyczaiłam do jej obecności, stałej środa. Więc w każdą środę przychodzą panowie, a od czasu do czasu, raz w miesiącu albo troszkę więcej, przynoszą, czy przychodzą i robią koncert. To, co mnie zaskoczyło na początku i pytałam ich, skąd wyście się tutaj wzięli. Od serca, potrzeba serca, że tak sobie to ustawili w życiu, że przychodzą w środku dnia, gdzieś tam, nie mówię zaniedbując swoje obowiązki, ale przerywając je z całą pewnością. I spędzają z nami jakiś czas, chodzą do sklepu, przynoszą nam łakocie. Latem robią jakieś małe pomoce, teraz współpracują z nami. Popchają wózek, wyciągną skądś tam, pomogą usiąść, wsiąść i pomogą pochodzić na przykład też. Oni mają serce tutaj. Oni przede wszystkim mają serce, cierpliwość, takie normalnie, dosłownie podejście do pacjenta. Tu nieraz siedzieliśmy, prawie pół godziny siedzieliśmy i gadaliśmy o Bari, w Rzymie, bo tam jeździłem, tam gdzie jeździłem, tam mówiłem, Florencja, Wenecja, tam wszędzie. Tam. Tak, tak, jeżeli jest makaron i sos pomidorowy, to życie nabiera sensu. Wolontariusz czy wolontariuszka nie przesłaniała swoją osobą problemu. Chory jest jedynką i panem, a my jesteśmy sługami. Chory jest panem, a ja jestem jego sługą. Powiedzmy dosyć przypadkowo, spontanicznie to jakiś wieczór w kawiarni to rozmawialiśmy o tym, że może warto w końcu zamiast robić
tracić czas na rzeczy bez sensu, to próbować robić coś trochę, no, odrobinę mające więcej sensu. Wtedy to napisałem maila do ówczesnego dyrektora tutaj tego hospicjum. Hospicjum to znam, dlatego że to przechodziłem, jechałem tędy prawie codziennie samochodem. No i zawsze patrzyłem z jakimś tam strach na ten hospicjum, ale w końcu to właśnie ten strach to warto zwyciężyć. I to zgłosiliśmy się. Fakt, że jesteśmy Włochami, to nas pomogło, bo to oczywiście wyglądamy. Jesteśmy trochę egzotyczni, powiedzmy, także bardzo się cieszyli, że mamy taki pomysł. I od razu nas tam puścili do pacjentów. No bo to jest jakiś film, konkurs filmowy, to potem to może nawet w TVN też będzie. Zawsze miałem taki strach ze szpitali, choroby, cierpienie. Więc jak dalej? Wiemy, że to nie jest dobre, inteligentne, ale spróbowałem też unikać tej ulicy. Potem rozumiałem, że trzeba coś zrobić, że właśnie jeżeli jest osoba, która cierpi, potrzebuje pomóc, potrzebuje rozmawiać, potrzebuje taka normalność.